Drodzy, tak jak śpiewaliśmy w tej pieśni, już jaśnieje z daleka nam kraj. Chrześcijanie są ludźmi nadziei. Biblia mówi, że to jest nadzieja żywa. Nie, ona nie jest martwa, ale ona jest żywa w nas. My żyjemy tym, co jest dla nas obiecane. My, tak jak tutaj studiujemy pierwszy list Piotra. Mamy tą świadomość, że jesteśmy tutaj tylko chwilę, jesteśmy przechodniami. Bóg Czesłowowi dał takie dobre słowo. Tak rozmawialiśmy przez telefon, I takie zapewniające, dające mu taką ufność, że wszystko będzie dobrze, kiedy go tam wezmą na ten stół operacyjny. A myślę, że każdy z nas nie czułby się komfortowo z tą myślą, że idzie na stół operacyjny. Jeszcze mają go przez środek przekroić, to już w ogóle. Ale Bóg jest Bogiem, który daje nam siłę i daje nam nadzieję. Tak przeczytam taką parafrazę ze słowa życia, z objawienia Jana, 3,11. Mój powrót jest bliski. Strzeż więc pilnie tego, co masz. Aby nikt nie przejął Twojej korony. Mój powrót jest bliski. Drodzy Słowo Boże i Pismo Święte daje nam to wyraźne świadectwo. Jeżeli Jego powrót jest bliski, to my mamy tą świadomość, że Jezus Chrystus żyje, on zmartwychwstał. Właśnie to dzisiaj świętujemy. O tym opowiadamy, że on był umarły, ale trzeciego dnia powstał z martwych. Ale na tym nie kończy się historia. On powiedział, że on powróci. I tutaj mamy takie zapewnienie z Bożego Słowa, już wtedy, pod koniec pierwszego wieku, kiedy ta księga została zapisana, on przekazuje słowo do jednego ze zborów, mówi o tym, że jest blisko. W Tłumaczenie warszawskie podaje: przyjdę rychło, trzymaj co masz, aby nikt nie wziął Twojej korony albo nie wziął Twojego wieńca, dosłownie wieńca zwycięstwa. I <śmany> mamy tą świadomość, że nasz Pan Jezus Chrystus żyje, że nasz Pan Jezus Chrystus zapowiedział, że przychodzi. I ktoś <śmany> powiedział, podsumował to, że. W Piśmie Świętym na jedno proroctwo dotyczące pierwszego przyjścia Jezusa na ziemię, Jego narodzenia w Betlejem, jest osiem proroct, jeden do ośmiu, osiem proroctw wypowiedzi, które mówią o Jego powtórnym przyjściu. Jeżeli tamto się wypełniło, Jezus narodził się w Betlejem i Jezus oddał życie za nas, to osiem do jednego jest na korzyść czyli jest takie spotęgowana wiadomość, że On przyjdzie po raz drugi. Przyjdzie, aby zabrać Kościół, aby zabrać tych, którzy w Nim położyli swoją ufność. Dlatego też apostoł Paweł, pisząc do swojego umiłowanego syna w wierze Tymoteusza w pierwszym liście, w szóstym rozdziale, mówi tak, staczaj dobry bój wiary. Uchwyć się żywota wiecznego, do którego też zostałeś powołany i złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków. Nakazuję ci, abyś zachował przykazanie bez skazy, bez nagany aż do przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa. I pod koniec tego listu jeszcze zanim ostatnie zdanie zostało zapisane. Mówi, Tymoteuszu, strzeż tego, co ci powierzono. Zobaczcie, apostoł Paweł ma tą świadomość, że nasze życie, nasza służba, nasz bieg tutaj na tym miejscu jest etapem, niesamowicie ważnym etapem. I dlatego wzywa nie tylko Tymoteusza, i Pan Jezus w objawieniu mówi nie tylko do zborów w Filadelfii. Bóg wzywa cały swój kościół. Strzeż pilnie to, co ci powierzono, strzeż pilnie tego depozytu wiary, który został ci udzielony. Strzeż, staczaj dobry bój, uchwyć się żywota wiecznego. Zobaczcie, to są takie. Wyraźne nakazy, wyraźne polecenia do każdego z nas. To znaczy, to znaczy, że musimy szczególną uwagę zwrócić na to, w jaki sposób biegniemy, w jaki sposób pilnujemy samych siebie, naszego, naszego życia z Bogiem. Staczaj dobry bój. Wiary. Kiedy czytam to słowo bój, to jest to samo słowo, z którym dzieliłem się tutaj podczas chrztu, kiedy, Paweł, kiedy autor listu do Hebrajczyków mówi, że kiedy biegniemy w tym wyścigu, który jest przed nami, mając ten obłok świadków, w tym biegu, w tym wyścigu mamy patrzeć na Jezusa Chrystusa. I to słowo wyścig, to jest to słowo bój tutaj przetłumaczone, to jest to samo słowo. To jest to greckie słowo agon, agonizomaj, czyli, czyli toczenie boju, jest to walka tak zaciekła, która doprowadza prawie że do agonii. Powiesz. Czy chrześcijanie właśnie taką walkę mają toczyć? No tak to jest właśnie napisane, że ten wyścig jest często niesamowitym duchowym zmaganiem. Nasi bracia i siostry, którzy są prześladowani, toczą wręcz fizycznie to, tą walkę. Ten bój o wiarę. Gdzie tracą swoich bliskich, tracą swój majątek, tracą swoje domy. Oni toczą bój do, aż do agonii, kiedy rozlega się krzyk w ich sercach: Panie, dlaczego dopuściłeś do tego? Panie, pomóż nam wytrwać w tym wszystkim. Ale chcę powiedzieć, że ten wyścig, ten bój, to zmaganie, często aż. Wydawałoby się, że za chwilę umrę, wyzionę ducha, jest udziałem nie tylko prześladowanych chrześcijan. Jest udziałem każdego, który położył swoją ufność w Jezusie Chrystusie. Wiecie dlaczego? Dlatego, że ten, który jest przeciwnikiem Boga, przeciwnikiem Twoim i moim, on atakuje Kościół w różnoraki sposób. Tamtych, Poprzez prześladowanie, poprzez odbieranie życia, poprzez zranienie, aby wierzący ludzie wycofali się, ustąpili i przestali ufać i wierzyć Bogu, zaparli się Chrystusa. Ale do nas podchodzi inaczej. Podchodzi od wewnątrz, atakując Twoją i moją wiarę, Twoje i moje zaufanie do Boga. On przychodzi z różnego rodzaju pomysłami, myślami, aby nasza wiara upadła. Staczaj dobry bój wiary. Jest taka książka, Człowiek z nieba. Czytaliście ją? Ktoś czytał? Ktoś czytał? Niewielu z nas czytało. Jest tu chyba nawet w bibliotece. Agnieszko, jest? Jest. Można przeczytać, polecam. Oto prześladowania w Chinach. I wierzący człowiek, który znajduje się, nie wiem ile lat, ale naście, jak nie dziesiąt lat, przesiedział w obozach, w więzieniu. A później Bóg, tak jak on opisuje w tej książce, wyprowadza go w cudowny sposób z więzienia, tak jak Piotra. Tak jak Piotra, drzwi się otwierają, łańcuchy opadają, strażnicy go nie widzą, jest wyprowadzony z tego więzienia. On mieszka, nie wiem teraz, czy, czy w Niemczech, czy w Kanadzie. I on mówi tak: Myśmy tam byli prześladowani, cierpieliśmy bardzo, ale muszę Wam powiedzieć, że te prześladowania niesamowicie wzmacniały naszą wiarę i zaufanie do Boga. Ale kiedy znalazłem się na zachodzie, wśród chrześcijan na zachodzie, nagle odkryłem, że jestem w zupełnie inny sposób atakowany i prześladowany. Zaczęto mnie oczerniać, obmawiać, osądzać, poddawać wątpliwość moje świadectwo, wykrzywiać zupełnie moje. I to nie robili ludzie ze świata, to robili ludzie z kościoła. Staczaj dobry bój wiary, bo diabeł jest perfidny. On w różnoraki sposób atakuje ciało Jezusa Chrystusa, atakuje nas pojedynczo i przez nas próbuje atakować społeczność Kościół. Zbór w Jerozolimie na początku był prześladowany. Słyszeliśmy Szczepan kamionowany. Diabłu nie udało się rozbić kościoła w ten sposób. To później zaczął powodować różne nieporozumienia i niesnaski pomiędzy w Jerozolimie, w Zborze Pańskim. I my musimy wiedzieć, jakiego rodzaju ludźmi staliśmy się w Jezusie Chrystusie, że zostaliśmy powołani, aby czynić pokój i być ludźmi pokoju. Nie zawsze to jest proste. Czasami coś dzieje się w wyniku tej naszej cielesności, która, jeśli nie czuwamy, gdzieś tam się odzywa. Ale zawsze jest możliwość do tego, aby powrócić, aby trzymać się bożych dróg, bożego sposobu rozwiązywania problemów. Kiedy patrzę na Jezusa, od samego początku, kiedy Jezus przyszedł na tą ziemię, ledwo się urodził, on toczył duchową walkę, nawet będąc jako człowiek, dziecko nieświadomy, bo Herod chciał go zabić. I wysłał się paczy po jakimś czasie, aby wymordowali wszystkie dzieci narodzone od dwóch lat poniżej w Betlejem. A później, kiedy Jezus jest w ogrodzie Getsemane, toczy agoniczną, niesamowitą, duchową walkę. I to jest walka o Twoje i o moje życie. Panie, jeśli można, niech mnie ten kielich minie. Jezus poci się krwią. A diabeł mu szepta: Po co to? Możesz uniknąć tego wszystkiego, co ma przyjść. Możesz uniknąć tej, tego i fizycznego, i duchowego cierpienia, który ma na ciebie przyjść. Zrezygnuj! Jezus trzykrotnie pada na kolana, bo ciągle nie odebrał zwycięstwa. Trzykrotnie się zmaga, toczy walkę. Czy toczyłeś w swoim duchowym życiu? Czy toczysz tego rodzaju walki? Kiedy gdzieś tam wewnątrz jesteś atakowany, twoja wiara i mówisz, jakby tracisz zaufanie do Boga i Bożego Słowa, musisz stoczyć walkę, iść przed oblicze Boga i zmagać się, aż odniesiesz zwycięstwo. I może to będzie trzy razy, a może to będzie więcej razy, a może to będzie połączone z postem. Chodzi o to, żebyśmy przeszli, stoczyli bój i odnieśli zwycięstwo. Amen. Abym miał zwycięstwo. I później Jezus powstaje. I kiedy widzi tych śpiących swoich najbliższych apostołów. Oni już powinni przecież czuwać ale nie ma od nich żadnego wsparcia. Nie ma. Nie ma wsparcia od tego, który zaklinał się, że odda życie. Który kompletnie nie znał swojego serca. Był nieświadomy, jak słabym jest człowiekiem. Drodzy, Dopóki pokładamy ufność w ciele, w swojej własnej sile, jesteśmy na przegranej pozycji. Ale Bóg oczekuje, że Ty i ja złożymy naszą ufność na Nim i w Nim. I wtedy będę mocny, bo moją siłą jest Pan. Prawica Pana odnosi zwycięstwo. Prawica Pana jest podniesiona. I ta prawica Pana, ja chcę ją widzieć podniesioną i która odnosi zwycięstwo w moim osobistym życiu. Amen. Ale muszę Bogu na to pozwolić. Muszę Go o to prosić. Muszę powiedzieć Mu tak po prostu, Panie, bez Ciebie nie dam rady. Weź sprawy w swoje ręce. Pomóż mi, aby nie moje wyszło. Na wierzch, ale aby. Twoja prawda, to kim ty jesteś, to wyszło na wierzch. Jezus stoczył agoniczną, wyniszczającą, wyczerpującą duchową walkę. I zwyciężył. Biblia mówi: kto ma syna, ma życie. Kto nie ma syna, nie ma życia wiecznego. I wcale nie chodzi o fizyczne przyjmowanie Jezusa. Jezusa przyjmujemy przez wiarę w sposób duchowy. Tylko w ten sposób On może w nas zamieszkać. Kiedy otworzę serce i powiem: Przyjdź do mego życia, zrób tam porządek, Panie, przemień moje wnętrze. On przychodzi i daje życie. Chrześcijanie są zakotwiczeni w wieczności. My mamy tą świadomość, że przeszliśmy ze śmierci do życia. Masz świadomość, że przeszedłeś ze śmierci duchowej do życia, masz świadectwo w swoim sercu, że należysz do Pana? Jeśli tak, chwała Bogu. Chwała Bogu. Ale z drugiej strony, słowo Boże, apostoł Paweł mówi: chcesz tego. Pilnuj tego, uchwyć się mocno tego życia wiecznego, które Ci jest dane w Jezusie, Chrystusie. Nie pozwól się z tego życia ograbić, nie utrać tego. Cały drugi list Piotra i list Judy zostały napisane do chrześcijan, do nas, w kontekście powtórnego przyjścia Jezusa. I tam Piotr mówi: Pan nie zwleka ze swoim przyjściem, ale nie chce, jeśli go nie ma, to to jest między innymi taki, takie świadectwo, że nie chce, aby ktokolwiek z nas zginął, żebyśmy mieli czas naprawić swoje krzywe drogi, wyprostować ścieżki, pozwolić Bogu dotknąć tych sfer naszego życia, które nie chcą się poddać i podporządkować Bogu. Zwycięzcę przystroję w biel i nie wymarzę Jego imienia z księgi życia. Ale przyznam się do Niego wobec Ojca i Jego aniołów. Zwycięzce! Słowo Biel w innych tłumaczeniach zwycięzca otrzyma białe szaty. Biel oznacza czystość, nieskazitelność. Ale zwróćcie uwagę, zwycięzca, ten, kto toczy dobry bój. Nie uważaj, że dzieje się coś dziwnego, kiedy wołasz, płaczesz, zmagasz się z czymś w swoim życiu, z czymś złym, o czym wiesz, że ciągle gdzieś ta hydra wystawia głowę, a ty nie chcesz, żeby to było obecne w twoim życiu. Ale patrzmy na Jezusa. Od Niego weź moc. On zwyciężył wszelki grzech. On jest tym, który zatriumfował nad wszelkim grzechem, i mogę pokonać grzech tylko dzięki Jego łasce i Jego mocy. On jest z nami. Drodzy, kiedy pismo święte mówi o jego powtórnym przyjściu. My wszyscy, może, albo nie, no nie wiem, kto czyta 24 rozdział Ewangelii Mateusza, wie, czy Ewangelię Łukasza, 21 rozdział, wie, że te rozdziały, te fragmenty mówią o wydarzeniach poprzedzających powtórne przyjście Pana. Jezus mówi: Nie dziwcie się, to musi się wydarzyć. I my nie jesteśmy zdziwieni, że pojawią się różnego rodzaju fałszywi nauczyciele, prorocy, ludzie, którzy będą dużo obiecywać, a których życie jest zaprzeczeniem Ewangelii Jezusa Chrystusa. Żyją w nieczystości, w grzechu, a próbują innych nauczać. Nie dziwcie się, że pojawią się ludzi, którzy będą obiecywać nie wiadomo, jakie rzeczy. Bo zawsze wszystko, Ty i ja musimy sprawdzić to w lustrze i świetle Bożego Słowa. Czy to, co słyszę, to, co jest mówione, i nikt z nas kaznodziei stojących tutaj, pastorów nie obraża się, kiedy wierzący ludzie, słuchający kazania, otwierają Biblię, rozmyślają, czytają, czy aby rzeczywiście zgadza się to z tym słowem. Bo wszyscy mamy być poddani pod prawdę Bożego Słowa. Nikt z nas od tego nie może uciec. Bo jakżeż mógłbym głosić słowo żyjąc obok? Nie da się. Znaczy, no można pewne rzeczy wyćwiczyć, ale jeśli Kościół żyje, to w duchu wszyscy ci, którzy słuchają, w duchu wiedzą, czy jest w tym obecność Pana, czy nie. Prawda? Nawet może mówić logicznie i jakby wszystko by się zgadzało, ale też w duchu odbieramy, czy to, co jest mówione, za tym stoi duch święty, jest mowa. Z Ducha Bożego, zwycięzca. Strach, który będzie przychodził na całą ludzkość, wieści o wojnach, o kataklizmach, trzęsieniach ziemi, pomorach. To wszystko wiemy. To wszystko jest zapowiedzią tego, zanim nasz Zbawiciel wróci to będzie, pojawi się coś takiego, nie tylko prześladowania. Zwróćcie uwagę, tam Jezus mówi, z powodu mnie będziecie prześladowani, będziecie znienawidzeni u wszystkich narodów. I znowu mam do wyboru, chcę się podobać ludziom czy Bogu. Chcę usłyszeć od Ojca czy od Jezusa, to jest mój wierny sługa, czy też chcę słyszeć, nie znam Go. To jest zdumiewające. Gdziekolwiek ludzie zaczynają wierzyć w Jezusa, a są osoby, które są przeciwne, zaraz pojawiają się te osoby i robią wszystko, żeby występować przeciwko temu. Bezprawie się rozmnoży. Wiecie, mamy tą świadomość, że Standardy, które obniżają się w tym świecie, na zewnątrz, one dotykają Kościół. Dotykają nas. I zaczynamy się źle, jeśli zaczynamy się przyzwyczajać do standardów tego świata. Bo chrześcijanie, nie nale, my nie należymy do tego systemu i do tego systemu wartości, które jest w tym świecie. Bezprawie. A skoro bezprawie, Jezus mówi, i miłość wielu oziemnie, to będzie miało wpływ. A więc jeśli mam toczyć dobry bój wiary, to muszę na to zwrócić uwagę. Czy moja miłość do Pana, moja miłość do Kościoła, moja miłość do siebie nawzajem, czy ona jest na tym właściwym poziomie? Czy ja miłuję? Czy jestem gotów znieść pewne rzeczy, jeśli trzeba? Czy jestem gotów przebaczyć? Czy. Pozwolę, aby pewne rzeczy sprawiły, że moja miłość, mój zapał będzie coraz słabszy. Wiecie, zgorszenia, które mają przyjść. Wiecie, zgorszenie to jest coś takiego, źle jest, kiedy ludzie sprawiają, są sprawcami zgorszenia. Słowo zgorszyć znaczy wpaść w pułapkę. I... Biada tym, którzy przynoszą zgorszenia. Ale jeżeli ty się gorszysz, to znaczy, że wpadłeś w pułapkę, którą przeciwnik zastawił na ciebie. Ja tam nie pójdę, pastorze, ja tam nie pójdę, bo ty nie wiesz, jak, jacy tam są ludzie. Zgorszeni. A diabeł lubi takie zakładać okulary wyolbrzymiające, jeszcze cudzy grzech. Lubi. I nagle odkrywamy, że ten, który był gorliwy, tak ledwo ledwo gdzieś tam zagląda do kościoła. Wpadł w pułapkę, dokonał osądzenia wszystkich. I znalazł się w bardzo niebezpiecznym miejscu, bo stał się sędzią innych. A Jezus mówi, do mnie należy sąd, ja rozstrzygnę wszelkie sprawy, ale Ty i ja masz być wierny, masz toczyć dobry bój, masz być pełen wiary i miłości. Pozwolić mojemu Duchowi Świętemu działać w Twoim sercu, a jeśli trzeba, żeby moja krew obmyła Ciebie, aby mógł założyć Ci białą szatę zwycięstwa. To dalej powoduje. Zobaczcie, Jezus o tym mówił, że zanim przyjdzie. Mówi: Mój powrót jest bliski, ale ty drogi Kościele, mój ludu strzesz, pilnie tego, co masz. Nie pozwól się obrabować z tego, poprzez te różne rzeczy, różne czynniki, wewnętrzne czy zewnętrzne. Inaczej mówiąc, Pan mówi trwaj. Uświęceniu. Trwaj. Kiedy tylko widzisz, że coś nie podoba się Bogu i wiesz, że Jezus nie powie na to Amen, usuń to. Proś go o zwycięstwo. Czasy ostateczne, zanim on przyjdzie, a wierzę, że jego przyjście już jest bardzo blisko. Będzie się charakteryzować niesamowitym bezprawiem, niesamowitą, niesamowitym bezwstydem w tym świecie, nieliczeniem się z żadnymi autorytetami. Będzie wszelka świętość podeptana, każdy będzie robił to, co będzie uważał za słuszne i będzie mówił: kto mi co będzie tu ustalał, jak ja mam żyć. Ludzie pogrążą się w magii, czarach, wróżbach. Zobaczcie, to się dzieje. To jest taka masówka, jest fascynacja okultyzmem, czarami, wywoływaniem duchów. Ludzie będą wierzyć i wierzą, że mogą kontaktować się z umarłymi, nie wiedząc, że wpadają z jedzenia i niesamowite w oczach Boga, w oczach Słowa Bożego. Obrzydliwe grzechy. Obrzydliwe grzechy. Będą bardziej wierzyć w czarnego kota, który im przyniósł pecha, niż w to, że sami coś źle zrobili i dlatego poszło źle. Będą myśleć, że ich powodzenie i szczęście będzie zależeć od czterolistnej koniczyny albo od układu gwiazd na niebie. Zapominając o tym, że źródłem wszelkiego szczęścia i powodzenia jest Bóg, jest Pan, jest posłuszeństwo słowu, bezprawie się pomnoży, nieczystość, zobaczcie co dzieje się w sferze seksualnej. Wszelkie bariery zostały złamane. Nie ma żadnych zasad. Tym bardziej kościół musi zwrócić na to uwagę. Tym bardziej kościół musi na to zwrócić uwagę. Że my nie zachowujemy się, chłopak z dziewczyną nie chodzi tak jak w tym świecie to jest zupełnie inny wymiar. Inny wymiar randkowania i tak dalej. Toczymy bój o wartości. Jest toczona walka. Ale ty staczaj dobry bój wiary. Trzymaj się tego, co mówi Boże Słowo. Biegnij wytrwale w tym wyścigu według Bożych zasad, abyś nie utracił wiary, a w konsekwencji wieńca zwycięstwa. A temu, który was może ustrzec od upadku. I stawić nieskalanych z weselem przed obliczem swojej chwały. Jedynemu Bogu, tam pisze Juda, jedynemu Bogu, niech będzie wszelka chwała i cześć temu, który mnie może ustrzec. Wszyscy jesteśmy poddani różnego rodzaju naciskom. Najgorzej chyba to z tą naszą starą naturą, z tą cielesnością. I ciągle musimy się z nią zmagać i wydaje nam się, że... no. I gdzieś to tam później wyskakuje. W różnych aspektach, w różnych. Jeśli Bóg wyrwał sprawiedliwego lota udręczonego przez rozpustne postępowanie bezbożników. Wiecie, nam się wydaje Sodoma i Gomora i te miasta okoliczne, to było takie, to, to rzeczywiście było niesamowite zepsucie. Niesamowite. Dzisiaj próbuje się wszystko usprawiedliwić. Niesamowite zepsucie. Ale jak czytasz księgę sędziów w ostatni rozdział, jestem, jesteś przerażony. Powiem, jak to Bóg pozwolił, żeby coś takiego. Bo tam jest mowa o jednym plemieniu, które ma ten sam problem z tym grzechem, co w Sodomie. Zrobili wstrętną rzecz. Nie dajże się nie, że ją zrobili, to nie ukorzyli się, nie potraktowali tego jako ohydę w oczach Boga i nie rozprawili się i nie wydali sprawców, aby zostali osądzeni. Ale całe plemię stanęło do walki z Izraelem w obronie tych bezbożnych ludzi. I to byli ludzie z Bożego ludu. Zobaczcie, jak grzech może się wedrzeć, jeśli nie czuwamy, ale dzięki niech będą Bogu, że Bóg ma moc nas ustrzec, i ma moc nas zachować, i ma moc nas wyprowadzić z tego bezbożnego miejsca. Amen. Kiedy Jezus przyjdzie, a będzie to połączone z jego sądem, on zabierze tych, którzy zwyciężyli, którzy trzymają się mocno prawdy Bożego Słowa i zostaną zabrani, aby nie być osądzeni sądem, który będzie udziałem tego świata. Prze to umiłowani. Oczekując tego starajcie się, abyście znalezieni i zostali przed Nim bez skazy i bez nagany w pokoju. To jest to samo, co Paweł pisze do Tymoteusza. Tymoteuszu daję Ci ten nakaz, abyś żył pobożnie, powściągliwie i tak dalej. Nakazuję ci, a tutaj Piotr pisze tak, umiłowani, starajcie się, abyście znalezieni i zostali przed Nim bez skazy i bez nagany. Kiedy mówimy o takich rzeczach, my mamy nadzieję i ufność, ona nie jest w nas. Kiedy Paweł pisze list do Rzymian, ósmy rozdział mówi niesamowite rzeczy. Pamiętaj, bracie i siostro, pamiętajmy, drodzy, że w tej walce, w tym zmaganiu, nigdy nie jestem sam, ale Pan jest z nami. Jeśli Bóg za nami, tak? Jeśli Bóg za nami, ósmy rozdział, jeśli Bóg za nami, jeśli Bóg za mną, któż? Przeciwko mnie. Kto będzie potępiał wybranych Bożych? Jezus? Ale tam się okazuje nie, bo przecież On oddał za ciebie i za mnie swoje życie. Może Duch Święty? O nie, bo tam jest napisane, że w niewysłowionych westnieniach Duch Święty wstawia się za nami. A więc Ojciec, Syn i Duch Święty. Stoją po Twojej i po mojej stronie. Nie jestem sam. Haleluja. Jest ze mną Bóg. I tak jak słyszeliśmy, On jest z nami. Ten żywy, stały jest z nami aż do skończenia świata. Nie jestem pozostawiony sam sobie w tym boju, chociaż czasami będzie tak, że Bóg podda mnie próbie i będzie się wydawało, że wołam, że nasłuchuję, jakby Bóg gdzieś się oddalił. Ale on powiedział, nigdy, nigdy cię nie zostawię, ani cię nie opuszczę. Nigdy. Haleluja. Ja wierzę w Bogu. Wierzę, że On jest po naszej stronie. Ale drodzy, nawet nawet kiedy wpadam w kłopoty sam przez się, coś źle zrobię. Mamy taką cudowną obietnicę, mamy arcykapłana, tak? I tam jest napisane, żebyśmy przystąpili do tronu łaski w stosownej chwili. I ktoś tak bardzo mądrze powiedział, że ta stosowna chwila jest wtedy, kiedy nie wszystko poszło dobrze z mojej strony. Bo jak idzie dobrze, to nam się wydaje, że możemy tak przystąpić do Boga, bo, no bo zasłużyliśmy sobie. Ale tam jest w stosownej chwili, w tym, w tym czasie, kiedy zawiodłem. A Bóg mówi: podejdź. Do tronu łaski, bo teraz potrzebujesz łaski, teraz potrzebujesz mojej korekty, teraz potrzebujesz mojego oczyszczenia, mojego przebaczenia. Podejdź do tronu łaski, nie uciekaj, ale nabierz odwagi, aby podejść, unisz się, a wtedy Pan da Ci siłę i moc. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski. To nie jest jakieś aroganckie podejście do Boga, ale pełne uniżenia ale też ufności, że Bóg okaże Tobie i mnie łaskę. Uchwyćmy się żywota wiecznego. Trzymajmy się. Nie pozwólmy sobie zabrać tego wieńca zwycięstwa, który Bóg daje Kościołowi. Wiele rzeczy. Powinienem na wiele rzeczy zwrócić uwagę, aby... Aby moja wiara, moje zaufanie ciągle było żywe i mocne. O tym pisze drugi list Piotra. Ale dzisiaj chcę na tym zakończyć. Pamiętaj, pamiętajmy o tym wezwaniu, o, tym, o tych zawołaniach Bożego Słowa. Staczaj dobry bój. Strzeż tego, co masz. Uchwyć się życia wiecznego. I pamiętaj, dopóki będziesz zależny, Będę zależny, będę czerpał z mocy, z stałego Jezusa Chrystusa, dopóty będę odnosił zwycięstwo. I w tej zmaganiu nigdy nie jestem sam, ale jest ze mną mój Pan. Powstańmy, drodzy, do modlitwy. Chciałbym, żebyśmy otworzyli nasze serca, nasze usta, bo z obfitości serca mówią usta, tak mówi Boże Słowo. Chciałbym, żebyśmy Bogu oddali chwałę albo też wyznali nasze zaufanie do Boga. Panie, ja ufam Tobie. Ja ufam Tobie. Chociaż może zawiodłem albo zawodzę tak wiele razy, ale dzisiaj przychodzę do tronu łaski, aby odebrać siłę i moc, zwycięstwo w moim życiu. Chcemy się modlić, drodzy. Chcemy wzywać imienia Pana. Wzywaj go tam, z tego miejsca, na którym jesteś. Wzywaj go dla siebie, dla swojego życia. Panie, tak dziękujemy Ci za łaskę. Dziękujemy Ci, że jesteś wraz ze swoim ludem aż do skończenia świata. Panie, dziękuję Ci, że udzieliłeś nam łaski, że staliśmy się Twoimi dziećmi. Dziękujemy Ci Boże. I dziękujemy Ci, Panie, że chociaż nieraz zawodzimy, to Ty w swojej łasce oczyszczasz nas, podnosisz nas, dajesz nam moc i siłę do zwycięstwa. Tak, Boże, dziękujemy Ci za to. Panie, dziękuję Ci za Kościół na tym miejscu. Dziękuję Ci za nas w imieniu Boże Jezusa Chrystusa. I tak błogosławię Twój Kościół. Panie, daj abyśmy byli zwycięzcami. Pomóż nam odnosić zwycięstwo. Niech prawica Twoja podnosi się w życiu każdego z nas, niech prawica Twoja odnosi zwycięstwo w życiu każdego z nas. Boże, tego oczekujemy. Panie i wyznajemy, że całe życie, moc płynie z Ciebie, krzewu winnego do nas, latorośli. A my chcemy być zawsze złączeni z Tobą, zawsze chcemy czerpać z Ciebie.